No, witam, sezon tak jest 2016. Mam informację, że dzisiaj kobra będzie wychodziła, bo dzisiaj jest poniedziałek, ale przed wyjściem taka będzie miała operację, bo ma guza macicy, inaczej się mówi. Bo jaka dostałem telefon, że niedługo będzie miała taki zabieg, to nie jest operacja, tylko zabieg. I po zabiegu wychodzi. No tak się domyślałem, że będzie zabieg. Musieli ją przetrzymać kilka dni, ale dzisiaj po południu wychodzi ze szpitala. Jest zdrowa. Ogólnie wczoraj byłem, czyli w niedzielę byłem. Wszystko dobrze, ale wyszło tam coś nie tak. No i muszą zrobić. Innego wyjścia nie mają. To nie jest operacja. Bo niektórzy zaraz powiedzą: o, operacja. Nie. To nie jest operacja akurat. Tak mówiłem wcześniej. Tak mówię. Kobra dobrze żyje. Ogólnie nie macie się o to martwić. I czekajcie, jak wróci ze szpitala, zrobi jakiś filmik dla was. Zobaczymy, czy będzie miała siłę. Na razie przez kilka dni musi dojść do siebie, w tym sensie po szpitalu. Czyli nie obciążać się, dużo nie robić, bo to wiadomo, wychodzi to wszystko w praniu. Dlatego mówię, trzeba uważać, jak wychodzicie z szpitala czy coś, nie przemęczać się. Ja akurat nie jestem takim chamem jak niektórzy. Niektórzy są chamami, że mają w dupie żonę czy dziecko, czy nie wiem, dziewczynę i nie pomaga. Bo ja po prostu przejmuję wszystkie obowiązki na mnie, czyli sprzątanie, pranie, inne rzeczy, robienie obiadu, inne rzeczy. I to jest właśnie rodzina. I to trzeba umieć właśnie złożyć taką rodzinę i wspierać się. To jest bardzo ważne. Pozdrawiam imię rodnie Ello.